za stołem się przedstawiam pana Henryka Szrama, jednego z liderów naszej Federacji Gospodarczej, i pana radnego Krzyszkę, który będzie też miał dla państwa pewne wiadomości z ostatniej sesji Rady Miasta i to, co zbulwersowało ostatnio i gości, i radnych, którzy na tej sesji byli. Proszę państwa, państwo już o tym wiecie, ale do Grudziądza zjechało CBA. Ja tak dzisiaj, przygotowując się jeszcze do tej konferencji prasowej, pomyślałem sobie, że dobrze by było, gdybyśmy do historii Grudziądza wrócili i zacząłem przeglądać, ile razy podobne służby w Grudziądzu gościły, żeby niepokoić władze miasta. I okazuje się, że i tak sobie doszedłem do takiego wniosku, że żadne władze do tej pory, które po przemianach, tą władzę sprawowały, żadne służby do tej pory tych władz nie niepokoiły, bo po prostu nie musiały. To są pierwsze władze Grudziądza, którymi takie służby się zainteresowały. I muszę powiedzieć, że jest mi wielki wstyd, kiedy byłem w Sejmie i musiałem słuchać uwag koleżanek i kolegów posłów, co tam się u was dzieje w Grudziądzu, dlaczego to CBA musi ścigać władze miasta. Ale to tak jest, że wiele środowisk, które do tej pory interesowały się tym, co dzieje się w mieście, wskazywały na to, że w mieście są, że w mieście dzieje się nie najlepiej, że dzieją się sytuacje, które albo są na granicy korupcji, albo gdzieś tam już z tą korupcją graniczą. I stało się to, czego się od dawna spodziewaliśmy, że w jakiś sposób, prędzej czy później, te władze miasta będą musiały być albo zreformowane, albo przynajmniej szkoda, że musiało się zająć tym CBA, z tego względu, że lepiej, żeby to odbywało się demokratycznie i podczas wyborów samorządowych, wtedy, kiedy mieszkańcy Grudziądza do tego są upoważnieni, żeby swoją opinię w tym względzie wyrazili. Mnie jakby nie zdenerwował, czy nie zbulwersował fakt, że to akurat pan prezydent Sikora zamieszany jest w jakieś korupcyjne układy, z tego względu, że tak jak już wcześniej wspomniałem, mówiliśmy o tym, czy wskazywaliśmy na to dużo wcześniej. Ale zbulwersował mnie fakt, w jaki sposób władze tego miasta podchodzą nie tylko do mieszkańców, bo państwo pamiętacie, że ja bardzo wiele razy mówiłem o tym, że władza miasta w Grudziądzu oderwała się gdzieś od ziemi i jest głową w chmurach, zostawiła swoich wyborców i swoich mieszkańców tu właśnie na dole, tu w tym miejscu, gdzie my dzisiaj się znajdujemy. I tak się też stało, proszę państwa. Jednego dnia prezydent składa, czy zostaje odwołany, a drugiego dnia zostaje przywrócony do pracy. Myślę, że to jest najgorsze, co mogło się stać, z tego względu, że to jest pokazanie społeczeństwu, czy Grudziądzanom, jak można obchodzić prawo, że prawo dzisiaj nie jest największą wartością, nie jest tym, co ja sobie jako poseł Rzeczpospolitej Polskiej cenię najbardziej, że prawo można obejść, prawo można okpić, z prawa można się śmiać. I jeżeli władza w mieście, czy w ogóle jakakolwiek władza, w ten sposób pokazuje mieszkańcom Grudziądza, to nie możemy wymagać od mieszkańców Grudziądza, żeby prawidłowo przechodzili przez ulicę, żeby nie pili alkoholu gdzieś tam w miejscach niedozwolonych, żeby nie prowokowali burt, czy nie porywali gdzieś torebek, czy nie robili w ogóle ani wykroczeń, ani przestępstw, bo ta władza na to swoim postępowaniem w ten sposób pozwala. Każde lekceważenie prawa będzie prowadziło do precedensów, które nie będą robiły, nie będą naprawiały tego miasta, tylko będą je psuły. I dzisiaj przysłowia, które są mądrością narodu, do takich wniosków nas dzisiaj zmusza nas sytuacja, żeby wyciągnąć takie wnioski, że ryba po prostu psuje się od głowy. I jeżeli dobry jest czas, akurat może krótki jest czas na to, żeby ta ryba psuła się długo, bo wybory samorządowe za pasem, mamy nadzieję, że będziemy mogli
tą zepsutą rybę dzisiaj zmienić i nie będziemy musieli długo się z tą sytuacją odnosić, bo ona nie przynosi nam ani chwały, ani jakichś sukcesów, tylko przynosi nam wstyd. Myślę, że na ten temat więcej już mówił nie będę, ale następna sytuacja, która mnie zbulwersowała, to Państwo pamiętacie, to nie jest sytuacja od dzisiaj. Były co roku prezydent miasta jakby zgodnie z prawem zobligowany jest do tego, żeby wypłacać nagrody roczne. I w Grudziądzu te nagrody się wypłaca, ale od kilku lat te nagrody wypłaca się ludziom, którzy w Grudziądzu zarabiają najwięcej. Wypłaca się ludziom, którzy nie najlepiej czasami wypełniają swoje, czy pełnią swoje obowiązki. Zresztą to o tym za chwilę będziemy mówić. Te nagrody nie są małe, bo to są nagrody dochodzące do 50 tysięcy złotych, a tych nagród wypłacono chyba w tym roku za kwotę, mówię o prezesach spółek, za kwotę chyba 120 tysięcy złotych. Chcę Państwu powiedzieć, żeby zobrazować to, bo to jest też to, co będziemy w przyszłości mówili w naszym programie wyborczym, w tym komitecie, który ja dzisiaj tworzę, w tym komitecie, do którego dzisiaj tutaj kilka środowisk zaprosiłem i które z tego skorzystały. Dla porównania chcę Państwu powiedzieć, że gdyby zabezpieczyć książki od pierwszej do trzeciej klasy dla dzieci bezpłatnie, to ta kwota byłaby gdzieś koło 200 tysięcy złotych, może troszeczkę większa, albo może nawet i troszeczkę mniejsza, ale powiedzmy, że koło 200 tysięcy złotych. Niedużą kwotę byśmy dołożyli, żeby dzieci miały te darmowe książki od pierwszej do trzeciej klasy. To wyobraźcie sobie Państwo, że ja wiem, że to fajnie brzmi, że ktoś dostał pensję, albo dwie pensje, albo trzy pensje, ale te pensje są bardzo wysokie i jeżeli byśmy te nagrody przełożyli, gdybyśmy policzyli ludzi, którzy dzisiaj zarabiają w tych spółkach po 1200, po 1300 zł, albo powiedzmy w ten sposób, że to są wypłaty najniższej krajowej pensji, to każdy z tych ludzi dostałby prawdopodobnie po 200 albo 300 zł jakiejś takiej podwyżki, z której by się bardzo cieszył. I to pomogłoby im już nie w rocznym życiu, ale w tym miesięcznym. Przynajmniej mieliby dobre zdanie o prezydencie, bo przynajmniej raz w miesiąc czy raz w roku pomyślał o tym, żeby ulżyć tą ciężką dolę, bo ja sam jeszcze cały czas pamiętam, kiedy przynosiłem do domu 1600 zł, pracowałem razem z małżonką i wiem, jak trudno jest za te pieniądze od wtedy, kiedy ma się rodzinę. Ja akurat miałem niedużą, bo miałem jedną córkę, ale kiedy ma się rodzinę, jak trudno za takie pieniądze jest wyżyć i jak trudno jest związać koniec z końcem. Szanowni Państwo, to są sytuacje, które pokazują, zresztą za chwilę poproszę pana radnego Szyszkę, który był wczoraj na sesji Rady Miasta i on jakby powie Państwu to, co wczoraj tam zaobserwował i potwierdzi jakby to, co ja w tej chwili mówię, że dzisiaj jakby lekceważenie społeczne czy lekceważenie społeczeństwa grudziąckiego jest naprawdę bardzo wielkie, bo my wczoraj na sesji Rady Miasta dowiedzieliśmy się, że radny jest człowiekiem, który nie jest reprezentantem tego miasta czy społeczności lokalnych, a myślę tu społeczności lokalnych, myślę tu o dzielnicach, z których, czy to okręgach wyborczych, może tak ściślej będzie, gdzie każdy z tych ludzi kandyduje. To jest 23 radnych. Każdy z nich dostaje po kilkaset albo koło tysiąca albo i więcej głosów i w ten sposób wybierani są do Rady Miasta. Jeżeli ta Rada, bo ja myślę, że na Urzędzie Miasta, ja nie zaobserwowałem tego, ale na każdym urzędzie, na którym zaobserwowałem, do tej pory pierwszą tablicą, która wisiała, to jest tablica, która powinna wskazywać, że tutaj są pomieszczenia Rady Miasta, tutaj urzędy, bo to jest pierwszy organ w samorządzie. To nie dzisiaj może władza, która została nadana prezydentowi, jest naprawdę wielka,
ale pierwszym organem w samorządzie to jest Rada Miasta. To radni są naszymi przedstawicielami i to oni powinni dyktować warunki prezydentowi miasta, a nie odwrotnie, prezydent powinien dyktować warunki działalności radnych. Dlatego poproszę w tej chwili i oddam głos panu radnemu Szyszce, żebym trochę o tej sytuacji opowiedział. Szanowni Państwo, wracając do tematu wczorajszej sesji, chciałem tu właśnie zaznaczyć zachowanie naszego pana prezydenta Roberta Malinowskiego, gdzie zwrócił się do pana prezydenta radny Sławomir Szymański o udostępnienie dokumentacji przeprowadzonego dochodzenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Cóż się okazało? Pan Robert Malinowski odpowiedział panu Sławomirowi Szymańskiemu, że nie przedstawia tu nikogo, że nie jest reprezentantem społeczeństwa, gdzie pan Szymański się bardzo na to oburzył i stwierdził, że o to go pytają mieszkańcy, gdzie on powinien im na te pytania odpowiedzieć. Co się dało, z jakich powodów pan Marek Sikora został przywrócony na stanowisko wiceprezydenta. Pan Robert Malinowski powtórnie sobie z niego zakpił i uważam, że to, co zrobił pan Robert Malinowski, jest niedopuszczalne, to jest niehigieniczne. Człowiek sprawujący najwyższą władzę w naszym urzędzie jako prezydent powinien być przykładem dla całego społeczeństwa, a nie poniżać radnych, społeczeństwo, przede wszystkim swoich wyborców, bo ci wyborcy oddali na niego głos, ci wyborcy mu zaufali i on powinien im służyć. Myślę, proszę Państwa, że dobrze będzie, korzystając tutaj, że mamy lidera naszej Federacji Gospodarczej, pana Henryka Szrama, żebyśmy też o kilku sprawach dotyczących tej federacji, o tym, co do tej pory Federacja Gospodarcza próbowała z prezydentem omówić, czy spróbowała przedstawić jakby swoje projekty, czy swoje obserwacje dotyczące działalności tych właśnie lokalnych przedsiębiorców, tych właśnie mniejszych lokalnych przedsiębiorców, którzy bardzo często dzisiaj zmagają się z tym, jak utrzymać swoją firmę, jak tą firmę. No był czas, że ogłoszono już czas kryzysu, ale myślę, że do Grudziądza ten kryzys nadszedł. Kilka miesięcy temu, wtedy kiedy to miasto zostało rozkopane, kiedy te pomieszczenia przez właśnie takich przedsiębiorców zostały oddawane czy opuszczane, chociażby z tego względu, że nie można było do nich dojechać, nie można do nich dojść, nie można prowadzić normalnej działalności gospodarczej, ale myślę, że, ale jestem przekonany, że pan Henryk Szram zrobi to lepiej ode mnie i serdecznie proszę, oddaję teraz głos. Proszę Państwa, bo pan poseł tutaj wspomniał o tych rozkopanych ulicach i tak dalej. Z danych, jakie docierają do nas, do Federacji, wiemy, iż remonty torowisk nie skończą się do czerwca przyszłego roku, a jaki stan faktyczny będzie, to jeszcze nie wiemy. I pan poseł tutaj mówi o oddawanych pomieszczeniach, oddawanych lokalach. Gwarantuję Państwu, że następne również będą oddawane i będą to pustostany. Chodzi nam również, proszę Państwa, o to, iż w 2003 roku zostało podpisane porozumienie z Federacją Gospodarczą. Jak do tej pory nikt tego z władz miasta nie respektuje. Pomimo monitów z naszej strony, pomimo rozmów, jak Państwo wiecie, w 2012 roku szumnie nazywajmy to debatą. Doprowadziliśmy do takiej małej debaty, która odbyła się w Urzędzie Miasta. I próbowaliśmy wspólnie z panem prezydentem ułożyć w jakikolwiek sposób Radę Gospodarczą, ale uważamy, że metody i sposoby, jakimi pan prezydent próbował ułożyć tę Radę Gospodarczą, są po prostu nie do przyjęcia. Nie chcieliśmy, ażeby odbywało się to na zasadzie pociągnięcia sznurka i podniesienia ręki. Chcieliśmy i chcemy być nadal w jakikolwiek sposób równorzędnym partnerem, mieć jakąkolwiek moc opiniotwórczą, jakąś doradztwą. Jest dużo pomysłów dotyczących, proszę Państwa, Starego Miasta, w ogóle gospodarki. Boli nas bardzo mocno, iż pan prezydent wtedy na tej debacie powiedział, sam przyznał się oficjalnie, iż on z małymi firmami nie rozmawia. Czyli, że rozmawia z dużymi firmami, których no, może jakieś tam śladowe ilości są, jakkolwiek większość tych firm w naszym mieście to są małe firmy, to są rodzime firmy, to są firmy, które trwają już od pokoleń, to są firmy, które wynajmują pomieszczenia, pomieszczenia również będące na szlaku, gdzie obecnie aktualnie prowadzony jest ten duży remont torowisk i Starego Miasta.
Uważamy, że tak dalej być, proszę Państwa, nie powinno. I dopowiem tutaj tylko jeszcze, tak myślę, że od siebie, iż dwóch byłych prezydentów przyznało się, bijąc się ręką w piersi, iż błędem było to, że nie współpracowali i odsunęli na bok właśnie te środowiska gospodarcze, które z wielkim potem i trudem prowadzą te firmy do dnia dzisiejszego. Uważamy, że tak być nie powinno. Mamy, proszę Państwa, jakieś plany, mamy naprawdę bardzo dużo ciekawych pomysłów dotyczących zrewitalizowania chociażby Starego Miasta, proszę Państwa, czy sposobu, w jakimkolwiek miasto, władze miejskie powinny kontaktować się z nami, czyli że ze środowiskami gospodarczymi, czy w drugą stronę, środowiska gospodarcze, w jaki sposób powinny kontaktować się z ratuszem, po to, żeby przekazywać swoje opinie. My nie chcemy władzy, proszę Państwa, my chcemy tylko normalności. Są miasta w Polsce, gdzie taka normalność jest, gdzie władze miast wyciągają rękę, gdzie współpracują z samorządami gospodarczymi i to się nawet bardzo fajnie układa, patrząc nawet chociażby tutaj na rewitalizację starych miast, tych poszczególnych miastach, które też doprowadziło do tego, że w pierwszej fazie te stare miasta upadły, a jednak przy tej współpracy przyniosło to owoce w postaci ożywienia tych centrów miast. Jesteśmy, proszę Państwa, przeciwni jakiejkolwiek również gospodarce inwestycyjnej w tym mieście, bo naszym zdaniem w tej chwili to już brakuje jakiejkolwiek logiki. Proszę Państwa, chociażby przykładem tego niech będzie najbliższa inwestycja na ulicy Sikorskiego po byłym browarze i po byłym szpitalu, gdzie wiemy, że ma być tam największa Biedronka w Grudziądzu, gdzie tych dużych sklepów jest już około 40 w tej chwili. Będzie tych sklepów chyba jeszcze więcej, ponieważ jest napór, a są przykłady, gdzie władze gmin czy władze miast potrafiły powiedzieć, że nie zgadzają się na to. Są takie przykłady, jeżeli Państwo będziecie sobie życzyli, to mogę jeden czy dwa takie przykłady również podać. Także jeżeli się chce, to można. Brak logiki, proszę Państwa, przykładem niech jest chociażby sklep Markpol, jaki był, ile czasu, miesiąc, dwa, trzy, może pół roku i już go nie ma. Za jakiś czas, jak się otworzą rynki wschodnie, to i tak te wszystkie sklepy też uciekną od nas, proszę Państwa, a zostaniemy, jak to się mówi kolokwialnie, brzydko mówiąc, z ręką w nocniku, bo nie będziemy mieli gdzie robić zakupów. Ja myślę, że na razie tyle. Dziękuję. Szanowni Państwo, to byłyby chyba najważniejsze sprawy, o których chcieliśmy tutaj mówić, ale ja myślę, że takie konferencje będziemy teraz organizowali coraz częściej. Myślę właśnie, że tak jak Państwo zauważyli, ja będę też tutaj chciał, żeby za tym stołem razem ze mną siadali ludzie, którzy będą chcieli coś Państwu przekazać, ale będą też chcieli powiedzieć o tych problemach, które tutaj w mieście są. Jeżeli Państwo macie teraz jakieś pytania, to bardzo chętnie na nie Państwu odpowiemy albo rozwijemy Państwa wątpliwości, z którymi tutaj do nas przyszliście, czy które Was od dawna nurtują. Ja chciałbym jeszcze może... Bardzo proszę. Chciałbym się też jeszcze tu odnieść i uzupełnić tu do wypowiedzi posła pana Janusza Dzięczoła w sprawie premii, które udzielał bardzo często pan prezydent Robert Malinowski. Nie są to premie kilkuset złotych, to są premie, można powiedzieć, kilkunastu, dziesięciu tysięcy złotych. I nie otrzymują to ludzie, którzy zarabiają najniższą krajową. Otrzymują to ludzie, którzy zarabiają już krocie. I społeczeństwo, ludzie naszego miasta, można powiedzieć w ten sposób, biedne społeczeństwo, jest bardzo zbulwersowane, że to są premie, można powiedzieć, dwuletnich zarobków niektórych po prostu ludzi, którzy mają pracę. A pan prezydent lekką ręką z budżetu miasta rozdaje pieniądze tak się czując, jakby to był jego prywatny budżet. Jest to niedopuszczalne i my się na to nie zgadzamy i nie wyrażamy na to zgody. Dziękuję. Jak Państwo wiecie, ja swego czasu na jednym ze spotkań przedstawiałem rankingi, które były robione przez GUS czy inne jakieś firmy. I w tych wszystkich rankingach miasto nasze gdzieś tam plasuje się na ostatnich miejscach. Chcę Państwu powiedzieć, że w tej chwili przymierzana jest następna sesja Rady Miasta, która ma spowodować wzięcie następnego kredytu. Różne są sumy podawane. Pierwsza, która była podana, to 75 milionów.
teraz 70 milionów, była kwota 35 milionów, kiedy jakby w mieście zaczęło huczeć, że znów następny kredyt. To jest bardzo niepokojące zjawisko z tego względu, że to są już kredyty brane na spłatę kredytu. Jeżeli w ten sposób będziemy miasto wyciągali z tego długu, przez które w ciągu 7 lat, słuchajcie Państwo, to naprawdę nie jest długi okres czasu, jeżeli chodzi o gospodarkę. W ciągu 7 lat doprowadzono do tego, że budżet miasta zadłużony jest na 200, prawie chyba 18 czy 200, około 220 milionów złotych. Jeżeli jeszcze weźmiemy następne 70 milionów kredytu, to budżet miasta będzie zadłużony już w kwocie przeszło 60%. To będzie powodowało, że będziemy tracili płynność finansową. Ona chyba już jest stracona, skoro spłacamy kredyty kredytami, to trzeba by zapytać chyba finansistów, ja nie jestem finansistą, ale trzeba by ich chyba zapytać. To już jest bardzo niepokojące zjawisko. Mam nadzieję, że radni miasta się opamiętają i naprawdę zweryfikują to z tego względu, że o tych sprawach ja nie chciałbym, żebyście Państwo odnieśli wrażenie, że ja robię te konferencje po to, żeby w Czambu wszystko krytykować. Ja doceniam to, co zostało w mieście zrobione, ale też wychodzę z takiego założenia, że dzisiaj żadna władza czy ludzie, którzy tym miastem rządzą, tak naprawdę to, że zostało zrobione, to nikt nikomu tutaj nie robi łaski, bo oni na te stanowiska zostali powołani. Oni na tych stanowiskach by powinni wykazać taką kreatywność i taką operatywność, która by nasze miasto dzisiaj stawiała w zupełnie innym miejscu. Ja wspomniałem tutaj o rankingach. No, jak zaczniemy to czytać, to miasto, przepraszam bardzo, ale ono tak jakby nie ruszyło z miejsca, dzisiaj zaczyna się cofać. Ktoś mi chce powiedzieć, że zmniejszył bezrobocie do 18%. No i bardzo dobrze, że zmniejszył, ale 18% to też jest bardzo wysoko. Jeżeli będziemy dopuszczali do takich sytuacji, o których mówił tutaj pan Henryk Schramm, to bezrobocie nie będzie malało, ono będzie rosło, bo w tych właśnie małych przedsiębiorstwach, w tych przedsiębiorstwach, które są w Grudziądzu, bardzo często ci ludzie oprócz tego, że mało zarabiają, to jeszcze będą zwalniani i to jest to, co nad czym my bolejemy, bo przez 7 lat można tych kredytów nabrać, ale zobaczcie Państwo, jak te kredyty są brane. One są brane do 2030, do 2020. Zobaczcie, ile lat trzeba będzie te kredyty spłacać. To nie jest tak, że miasto będzie w tym czasie kwitło, bo żeby spłacać te kredyty, będziemy musieli brać pieniądze, które moglibyśmy przeznaczyć na inwestycje, moglibyśmy przeznaczyć na to, żeby piękniały, były coraz ładniejsze nasze osiedla, a my będziemy spłacali kredyty, bo zawsze w ekonomii tak jest, że każdy kredyt, który zostanie wzięty, to czy prędzej, czy później ktoś po niego się upomni. Albo upomni się o niego bank, albo upomni się o niego firma windykacyjna, która jest jeszcze groźniejsza od banku, który będzie chciał swoje pieniądze odzyskać. Proszę Państwa, jeżeli są jakieś pytania, albo proszę jeszcze. Tak. Jeszcze chciałbym tylko od siebie dodać, proszę Państwa, iż najgorszym w naszym mieście jest to, że żadne z władz nie mają wizji tego miasta, wizji przyszłościowej tego miasta. Wizja przedstawiona nam, czy jakieś dokumenty przedstawione nam, czy strategia działania województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku. Myślę, że w jakiś sposób pośrednio nas tylko interesują, ale co dalej z naszym miastem? Nikt głośno na razie tego nie mówi, nie zastanawia się, nie mówi się i nie myśli o tym, iż miasto bardzo się starzeje. Co trzeba zrobić, żeby tych młodych ludzi zatrzymać w tym mieście, żeby nie uciekali młodzi ludzie? Lada dzień. Do tego starzenia, proszę Państwa, ja jeszcze tylko dodam, że jest taka prognoza, że jeżeli sytuacja w mieście będzie wyglądała tak jak w tej chwili, to w 2030 roku będzie nas już tylko 84 tysiące. A wtedy, kiedy ja zostawałem radnym w 2002 roku, było nas przeszło 100 tysięcy. Zobaczcie Państwo, jak szybko ludzie z miasta wyjeżdżają. To wyjeżdżają nie starzy, wyjeżdżają ci młodzi, którzy są nam najbardziej potrzebni.
ci, którzy są doskonale wykształceni, ci, którzy dla tego miasta są największym potencjałem, a nawet skarbem, bo to oni powinni pracować za chwilę na nas. A tu się okazuje, że tak jak tu pan Henryk Szram wspomniał, zostaniemy tylko my starzy. Przepraszam, że wszedłem w słowo, ale myślę, że to jakby obrazuje to, co kolega tu mówił. Na koniec w kwestii dotyczącej tego tematu chciałbym tylko dodać jeszcze, iż oczekuję i czekam tego, iż specjaliści z ratusza, czyli z Urzędu Miasta potrafią odpowiedzieć na to pytanie młodym ludziom, co mamy tutaj robić oprócz pracy, jeżeli takowa będzie. Co mamy tutaj robić? Czy pójść do Alfy na spacer? Czy pójść do Carrefoura na spacer? Niektóre osoby to interesuje, ale jest grom młodych ludzi, których takie zabicie wolnego czasu ewentualnie tego nie interesuje. Kino Helios, jak się okazuje, też nam tego nie rozwiązuje. No, postawienie kolejnego centrum handlowego też tych młodych ludzi nie interesuje. Ci młodzi ludzie oczekują zdecydowanie czegoś innego. Dziękuję. Chciałem jeszcze może jedno zdanie. Chciałbym też tutaj zaznaczyć, że bardzo się cieszymy jako mieszkańcy z powstawie nowej trasy średnicowej, z nowych ulic, z nowych chodników. Ale asfaltem się nie najemy. Tak, nowych ścieżek rowerowych, do czego zmierzam. Ale to nie jest zasługa naszego prezydenta, naszych władz, wszystkich. To są środki unijne i ktokolwiek by tym miastem nie rządził, w przeszłości czy dzisiaj, to nie może sobie przypisywać tej zasługi. To są środki unijne, gdzie po prostu bardzo też zadłużyliśmy miasto do takich ilości pieniędzy, do takich funduszy, że będzie ciężko wyprostować, wyjść, można powiedzieć, na linię prostą. I nie można sobie przypisywać tutaj zasług, bo każdy jeden z tych, który by nie był prezydentem, musiałby to uczynić. Dziękuję. Proszę bardzo, przejdźmy wreszcie do tych pytań. Tak, wreszcie do pytań. Do pana posła Dzięcioła, pan wspomniał, cytuję, o korupcyjnych układach wiceprezydenta Sikory. I tak naprawdę mało wiemy o tej sprawie, dlatego że także dziennikarzom Ratusz nie udostępnił wniosku o odwołanie pana wiceprezydenta, CBA też nie chce tego wniosku udostępnić. Czy pan jako poseł ma jakąś wiedzę, o co chodzi w tym wniosku, czego konkretnie dotyczą zarzuty CBA? Ja powiem tak, że sprawa... Sprawy, bo to nie jest jedna sprawa, która była przez CBA badana, prawda? To jest jedną ze spraw, którą CBA jakby wykluczyło. To była działka, to była działka została... Działka została, tak, ale to było... chodzi o oświadczenie majątkowe. W swoim oświadczeniu majątkowym pan prezydent Sikora nie ujął działalności gospodarczej, którą prowadził jako prezydent miasta. To swój majątek, który do tej pory, czy działalność, którą do tej pory prowadził, jeszcze przed tym, nim został prezydentem, pan wiceprezydent Sikora, scedował na swoją małżonkę. Małżonka z wykształcenia jest psychologiem, a pan prezydent Sikora swoją wiedzą i działalnością powodował to, że korzystał, prowadził dalej tą działalność, mimo że formalnie ona była przepisana na żonę, i dochodów, które z tego tytułu uzyskał, nie ujawnił w oświadczeniu majątkowym. Ja tylko chcę państwu powiedzieć, że za podobne niedociągnięcia w swojej pracy, nazwijmy to tak bardzo delikatnie, został zwolniony pan prezydent, przepraszam bardzo, pan Anatol Mielniczuk, były dyrektor Domu Pomocy Społecznej, prawda? Tam w jednym z oświadczeń majątkowych nie wpisał jakichś sytuacji związanych z tym, że jego rodzina prowadziła... Nie wpisał, że jest prezesem firmy. Dokładnie, nie wpisał, że jest prezesem firmy. No i za to został zwolniony. Więc jak państwo widzicie, są lepsi i gorsi. My się o tym przekonaliśmy, chociażby w momencie, kiedy zostały sprzedane mieszkania razem z mieszkańcami przy ulicy Liberta, Żeromskiego. Czekamy w tej chwili na skończenie tych spraw, tych pozwów, które zostały złożone, czy wyjaśnienie tych pozwów, które zostały złożone do sądu. Myślę, że miasto z tego tytułu będzie ponosiło też odpowiednie czy duże straty. To panie pośle, karna, tak? Ona powinna trafić do prokuratury, natomiast CBA nie skierowało żadnego zawiadomienia do
prokuratury, twierdząc, że opiera się o tak zwaną ustawę antykorupcyjną, która nie jest, która nie ma charakteru karnego. Natomiast nieumieszczenie dochodów, tak jak nie wpisanie zegarka przez pana kolegę z partii byłego, jest sprawą karną. Dlaczego w tym przypadku nie ma sprawy karnej? Dlaczego nie ma postępowania prokuratorskiego, jeśli pan twierdzi, że dochody nie zostały umieszczone w oświadczeniu? Właśnie myślę, że to jest dobre pytanie. Powinniśmy się chyba tym zająć i poprosić odpowiednich, odpowiednie służby o to, żeby taką sprawę do prokuratury zgłosiła. Ale myślę, że ona nie jest jeszcze zgłoszona z tego względu, że wojewoda prowadzi jeszcze jakby... Ale CBA mówi, my nie zgłosimy do tego prokuratury, bo to nie jest sprawa karna. To dotyczy ustawy antykorupcyjnej. No to myślę, że... to myślę, wie pan, to ja jestem przekonany, że ktoś tutaj w tym względzie się myli. Z tego względu, że jak jeden człowiek za podobne wykroczenia jest, odpowiada przed prokuraturą, to jest tylko, myślę, że to jest tylko kwestia zgłoszenia. Prokuratura, a zresztą słysząc o tym, prokuratura uważam powinna zająć się tym z urzędu. A panie pośle, skąd pan wie o tym, że chodzi o firmę, że o firmę zarejestrowaną na żonę pana wiceprezydenta? Ja po tym, jak dowiedziałem się w Sejmie, że taka sytuacja ma w Grudziądzu miejsce, spotkałem się z przedstawicielami CBA, poprosiłem o spotkanie i w ten sposób mi sprawę wyjaśniono. Tylko ta firma, ona w dalszym ciągu działa, ona zmieniła nazwę. Ona zmieniła nazwę i ona... Najpierw się nazywała Pomoc, teraz się nazywa M-Consulting. Ona jest cały czas zarejestrowana. Jest to, to znaczy, wie pan, no to jest to, co mówiłem na początku. To jest jakieś obejście prawa, które... To są jakieś luki prawne, które ktoś sprytnie wykorzystuje i... ale myślę, że człowiek, który sprawuje władzę i obojętnie, czy to jest w mieście Grudziądzu, czy w mieście Toruniu, czy w Bydgoszczy, do takiej sytuacji doprowadzać nie powinien. To czyli jest, te informacje ma pan przedstawiciela CBA? CBA, tak. No i co dalej z tą sprawą? Pytanie do pana radnego Szyszki, czy wy będziecie jeszcze dociekać? Znaczy, mogę czy tylko, koniec tej sprawy? Mogę tylko powiedzieć, że z ust pana prezydenta, jeżeli chodzi o wyjaśnienie, nie otrzymamy nic. Pan prezydent ukrywa to, można powiedzieć, w swoim takim hermetycznym gronie. Ale czy państwo jako radni nie macie dostępu do tego rodzaju informacji? Dotyczących wiceprezydenta miasta są istotne informacje. Tak, nikt takich informacji bynajmniej z naszego tu ratusza nie chce udzielać. W ogóle nikt nie chce z nami na ten temat rozmawiać. I myślę, że nikt, znaczy opinia społeczna, opinia nasza lokalna tu, nie ma prawa wglądu ani do dokumentów, ani do przedstawienia sytuacji z ust pana prezydenta. Pan prezydent w ogóle nie liczy się z opinią publiczną. Ale ja myślę, że to, że już do wyborów niedługo i już niedługo się państwo dowiecie, czego to dotyczy, bo jestem przekonany, że obojętnie kto będzie, jeżeli nie będzie prezydentem pan Malinowski, to każdy inny prezydent bardzo chętnie udzieli państwu wglądu do tego dokumentu. To co pan mówi, to niech pan to, o co pan pytał pana radnego, to świadczy też o sytuacji. Zobaczcie państwo, jak zadufana jest ta władza w sobie. Przepis mówi i ustawa mówi o tym, że radny tego miasta powinien dostać każde dokumenty, o które poprosi w Urzędzie Miasta. To do tego obliguje do prezydenta ustawa. Prezydent tego nie wykonuje od dłuższego czasu, bo my zresztą już wcześniej o pewne dokumenty związane właśnie z Żeromskiego, z Libelta prosiliśmy pana prezydenta i do tej pory ani pan radny Szyszka, ani każdy, ani żaden inny radny takich dokumentów nie dostał. Zobaczcie państwo, co dzieje się, jak to wszystko wygląda. Mówiłem państwu o protokole NIK-u, prawda, który dotyczył szpitala. I w tym protokole NIK-u jest zapisane, że nierzetelnie są robione sprawozdania, one są tam kolejno wymieniane. Ja nie będę w tej chwili mówił, bo tych nazw nie pamiętam. Ale tam jest 6 czy 8 punktów takich, gdzie te sprawozdania są nierzetelne.
Ja na jednej z konferencji prasowych w telewizji naszej lokalnej powiedziałem, że to jest wręcz fałszowanie dokumentów, bo inaczej tego odczytać nie można, proszę Państwa. Skoro myśmy dociekali przez ileś lat, ile jest kredytów w szpitalu, jak ten szpital jest zadłużony, to ja Państwu dzisiaj powiem i mogę jakby podejrzewać, że to jest 323 miliony, które RIO już dzisiaj znalazło i wykazało. A ile jest kredytów wziętego jeszcze przez GIM, przez Grudziądzkie Inwestycje Medyczne, których do tej pory jeszcze nam nikt nie pokazał, nikt nie powiedział. Ta sytuacja naprawdę jest groźna. To nie jest tak, że my sobie coś wymyślamy, bo każdy, kto myśli o przyszłości miasta, tak jak mówił pan Henryk Szram, musi mieć świadomość tego, że wtedy, kiedy naprawdę przyjdzie tym miastem rządzić, albo naprawdę będziemy ludźmi odpowiedzialnymi, gdzie ta odpowiedzialność będzie jakby nam przekazana przez wyborców, będziemy musieli zacząć od tego, w którym miejscu jesteśmy. A to miejsce, oprócz tego, co wskazuje GUS i statystyki, naprawdę jest bardzo, bardzo kiepskie i odległe. Bo jeżeli dowiemy się, że to jest jeszcze więcej jak 320 milionów, to wybaczcie Państwo, ale to miasto jest zadłużone razem z kredytem, razem z długami, które ma budżet miasta, na przeszło 100% swojego budżetu. To my dzisiaj gdzieś tutaj zaczynamy gonić w piętkę. To wszyscy, którzy odpowiedzialnie myślą, każdy z mieszkańców dzisiaj, z tego co możemy udokumentować, to jest, że prawie 6 tysięcy długu na każdego mieszkańca tego miasta. To są naprawdę duże pieniądze. To nie jest tak, że my będziemy mogli usiąść i w ciągu 2 lat ten dług spłacić. Ktoś nam chce powiedzieć, czy mówią nam niektórzy ludzie, że to jest, że to są długoterminowe kredyty. Biorąc nawet protokół NIK-u, my nie wiemy, jakie są długoterminowe, a jakie są krótkoterminowe, sprawozdania, które są przez szpital przygotowywane dla Regionalnej Izby czy dla innych ośrodków, które to badają, są, powtarzam jeszcze raz, nierzetelne. Więc na czym opierać naszą wiedzę, prawda? Możemy opierać na tym, kto te instytucje kontroluje. Zobaczcie Państwo, co się stało z sytuacją wtedy, kiedy pan radny Nogal w komisji rewizyjnej napisał protokół. Protokół został przygotowany, został przyjęty ten, który odpowiadał panu prezydentowi. Nie ten, który został napisany przez pana radnego. Tylko ten, ja dostałem tu pismo od pana prezydenta, że nie znam się, że nie znam spraw samorządu, bo protokół może być przyjęty nie jeden. Pewnie, że może. Tylko dlaczego został ten przyjęty, który ostrzegał pana prezydenta przed zagrożeniami, a nie ten, przepraszam za wyrażenie, państwu się w wielu wypadkach to nie podoba, że używam takich kolokwializmów, ale został, że tak powiem, wyglajchowany tylko po to, żeby radni przyjęli coś, co będzie budowało ego pana prezydenta. Tak być nie może, proszę państwa. Musimy mieć jakieś twarde dane, musimy mieć jakieś sytuacje, na których będziemy mogli się oprzeć, bo dzisiaj i państwo, i ja zaczynamy gdybać. A wtedy, kiedy na jednym ze spotkań z wyborcami zacząłem pokazywać, w którym miejscu jesteśmy, to niektórzy z Państwa napisali, że ja sobie tam żarty stroiłem. A to tak nie jest, bo ja naprawdę podchodzę do tego bardzo, bardzo poważnie, bo to jest to, co w tej chwili, o czym w tej chwili mówimy, to jest nasza przyszłość, a ona nie zapowiada się różowo. Ja bym chciał, żeby to by wyglądało o wiele lepiej i mam nadzieję, że kiedyś będę miał na to wpływ, że tak będzie. Wróćmy jeszcze na chwilę do sprawy CBA. Pan widział jakieś dokumenty? Jakiś protokół z kontroli? Nie, no wie pan, na pewno jest wystąpienie CBA do pana prezydenta. My tego nie mamy. CBA nie jest zobowiązane, żeby posłom przynosić. Pan może wystąpić o takie. Ja mogę wystąpić o takie sytuacje, ale ja myślę, że występował nie będę, bo skoro spotkałem się z przedstawicielami, to idzie. W czwartek w zeszłym tygodniu, jak byłem w Sejmie. Co powinien pan prezydent Malinowski zrobić, widząc taki wniosek o odwołanie? No wie pan, każdy, kto jest odpowiedzialną osobą, widząc taki wniosek o odwołanie, że najbliższa osoba, która z nim współpracuje, nie może być wiarygodna, powinien ją zwolnić. No, praca w takim układzie polega właśnie na tym, że ludzie muszą mieć do siebie zaufanie.
widać pan prezydent Malinowski ma na tyle zaufania, że pana Sikorę przy sobie trzyma, ale biorąc pod uwagę te sytuacje, które ja panu z państwu tu dzisiaj przedstawiałem, można wywnioskować, że ręka rękę myje. Inaczej tego nazwać nie można. To ja tutaj bardzo, bardzo rzadko zawsze staram się jakby takie radykalne myśli tutaj przedstawiać państwu, ale inaczej tego odebrać nie można. No, skoro służba, która zajmuje się takimi podejrzeniami, prosi prezydenta o to, że jego kolega, wiceprezydent, z którym na co dzień powinien współpracować, jest nierzetelny i prosi go o odwołanie, to myślę, że prosi go na podstawie jakichś wiadomości. To może faktycznie nie wszystkie rzeczy powinniśmy wiedzieć i ja też o wszystkich nie wiem, ale ja bym chciał, żebym mógł wierzyć swojemu prezydentowi, że nie kupił, bo to, że CBA orzekło, wie pan, że działka nie jest sytuacją, która prowadzi do korupcji. A no nie jest, bo jeszcze nie powstała elektrownia. I do momentu, kiedy nie powstanie elektrownia, to korupcją to nie będzie, bo pan prezydent może sobie kupić każdą działkę w Grudziądzu, jaką tylko tutaj wystawią na sprzedaż. Ale wtedy, kiedy ta elektrownia w tym miejscu powstanie, to ja jasno i otwarcie będę twierdził i sam zgłoszę to wtedy jeszcze raz do CBA, że to jest sytuacja korupcyjna. Bo wtedy, do momentu, kiedy ta elektrownia nie powstanie, to nie może być korupcji. Ale wcześniej może Energa zawrzeć umowę stanowczą prezydenta, kupna tej ziemi. Zanim elektrownia powstanie. Ale nie wiemy jeszcze, czy taka umowa powstała. Widocznie jeszcze nie powstała, ale też dzisiaj możemy chyba powiedzieć, że budowanie tej elektrowni bardzo znacznie się opóźnia, prawda? Że dziwnym zbiegiem okoliczności już miała być i dzisiaj jej nie ma. Ja myślę, że w takim mieście jak Grudziądz powinniśmy zabiegać o to, że każdy zakład, który będzie budowany, powinien być, że tak powiem, przygarnięty z matczyną opiekuńczością. Gdzie będziecie państwo mogli te swoje uwagi przekazywać. To byłby też fajny sposób na to, żeby aktywizować nasze społeczeństwo, żeby czuło się, że jest też ważne, że ma też coś do powiedzenia i że swoje uwagi chce też państwu przekazywać. Serdecznie dziękuję, życzę miłego dnia.